Na placu przed Spodkiem zebrało się kilkuset kibiców. Było widowiskowo, głośno, a kolejnych zawodników witano gromkimi brawami. Bo przecież w Katowicach na Ekstraklasę czekano już od kilku lat. Okazało się, że warto było czekać tyle lat, żeby doczekać tej chwili i mieć możliwość zaprezentowania drużyny przed rozrywkami Ekstraklasy. Cieszymy się, że rzeczywiście kibice dopisali, a nie ukrywam, że liczymy, że w trakcie całego sezonu będzie ich jeszcze więcej. Ciepłe przyjęcie zrobiło wrażenie również na zawodnikach. Bardzo miłe, sympatyczne przywitanie. Chciałbym, żeby tak dopisali nam do samego końca, samego początku do samego końca sezonu. W Katowicach wszyscy zdają sobie sprawę, że będzie to sezon niezwykle trudny. Rola Beniaminka nigdy nie jest łatwa. Na dodatek w lidze nie brakuje naprawdę mocnych drużyn. Wiemy, że będzie to bardzo, bardzo ciężki sezon dla nas, że każdy mecz, każdy punkt będzie dla nas ważny, więc zaczynamy z Sanokiem, jest tak, a nie inaczej. Cieszymy się z tego, że się w końcu liga zaczyna i tak jak powiedziałem, jesteśmy optymistycznie nastawieni na ten pierwszy mecz. Nawet te pierwsze wygrane mecze w sparingach nie zmieniły naszego podejścia i nie zmieniły naszego zdania co do tego, co nas czeka przed tym sezonem. Mamy świadomość, że to będzie trudny sezon, dlatego że ta drużyna też się musi zgrać. Ta drużyna potrzebuje czasu, ale mamy też świadomość, że ta drużyna jest warta inwestycji i warta tego, żeby nią pracować. Działacze Gieksy zdecydowali się na dość nietypowy krok. Do Katowic sprowadzono aż 7 zawodników zza oceanu. Kanadyjczycy i Amerykanie mają być siłą napędową zespołu. Mieliśmy to w planie już od ładnych paru lat i liczyliśmy i chcieliśmy to zrobić w momencie wejścia do Ekstraklasy. Nie ukrywam, że jest to możliwe, dlatego że mamy odpowiednich sponsorów i jesteśmy w stanie, powiedzmy, sfinansować te zaciągi. Ale ten kierunek był dla nas zawsze kierunkiem ciekawym i dlatego to zrobiliśmy. Już na starcie podopiecznych Jacka Płachty czeka poważny sprawdzian formy. Na inaugurację rozgrywek do Katowic przyjeżdża mistrz Polski, Ciarko PBS Bank Sanok. Jest to jedna z najlepszych drużyn momentalnie w polskiej lidze, więc będzie to dobry test dla nas. Zobaczymy, gdzie stoimy. Przygotowania to jest zawsze tak różna sprawa. Zagraliśmy parę dobrych meczy, ale można powiedzieć, inne drużyny może nie były w komplecie, więc jest ciężko powiedzieć. Wiadomo, że te ostatnie 2-3 mecze nie były najlepsze w naszym wykonaniu, ale też pokazały nam, na czym musimy jeszcze pracować. Mamy jeszcze parę dni, czy te ostatnie dni pracowaliśmy nad tam paroma rzeczami, które musimy na pewno poprawić. Ja myślę, że będzie dobrze w piątek. Mistrz Polski, może niespodzianka jakaś. Mecz HCGKS Katowice, Ciarko PBS Bank Sanok w piątek w hali Małego Spodka. Początek o godzinie 18:30. Transmisja w TVP Sport.